Szanowny Panie Prezydencie, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, Ekscelencje, Księża Arcybiskupie, Księża Biskupi, Kapelani Wojska Polskiego, Szanowni Panowie Dowódcy Wojska Polskiego, Szanowni Panowie Dyrektorzy, Prezesi Instytutów Historycznych, Szanowni Państwo, Żołnierze Wojska Polskiego. Ja przede wszystkim chciałem podziękować Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że Pan Prezydent zawsze w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w przeddzień kolejnej rocznicy wielkiej wiktorii warszawskiej, zwycięstwa nad bolszewizmem, jest tu na cmentarzu Powązkowskim, jest przy kwaterach naszych bohaterów, żołnierzy, którzy w 1920 roku polegli za ojczyznę. To jest bardzo jasny i wyraźny i mocny sygnał tego, że dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego nasi przodkowie stanowią wzór do naśladowania, gdyż byli niewątpliwie patriotami. Po 123 latach niewoli państwo polskie zostało zorganizowane, Wojsko Polskie zostało zorganizowane w bardzo krótkim czasie. Ochotnicy stanęli z bronią w ręku do obrony odrodzonej ojczyzny. W dzisiejszych czasach, kiedy znów Imperium Rosyjskie, tym razem putinowskie, odradza się, to wyzwanie miłości ojczyzny, patriotyzmu jest wyzwaniem jakże aktualnym. Dziś Ukraińcy doświadczają właśnie agresji ze strony rosyjskiej. A nasza pamięć o bohaterach z 1920 roku będzie wieczna. Będziemy zawsze pamiętać o tych, którzy pokazali, jak należy kochać ojczyznę. Dziękuję.